Talibowie wznawiają wydawanie paszportów w Afganistan. Talibowie zapowiedzieli wznowienie wydawania paszportów. Afgańscy talibowie ogłosili wznowienie od niedzieli wydawania paszportów. Tym samym Kabul daje nadzieję na szybkie opuszczenie kraju wielu Afgańczykom, którzy czują się zagrożeni przez islamistów lub chcą uciec przed kryzysem gospodarczym, pisze w sobotę agencja AFP. Wydawanie paszportów rozpocznie się jutro w niedzielę, w trzech regionach, w tym w Kabulu, powiedział dziennikarzom Alam Gulahakkani, szef afgańskiej służby paszportowej. Talibowie wstrzymali wydawanie paszportów w połowie sierpnia po przejęciu władzy w Kabulu. W październiku na krótko wznowiono tę usługę, ale masowy napływ wniosków wywołał problemy techniczne, zmuszając talibów do ponownego jej wstrzymania. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązane, urządzenia biometryczne są naprawione, zapewnił Hakkani i dodał, że paszporty będą początkowo wydawane tym, którzy już złożyli wniosek. Natomiast nowe wnioski będą przyjmowane od 10 stycznia. Według AFP wznowienie wydawania paszportów jest sprawdzianem dobrej woli talibów, którzy zobowiązali się wobec społeczności międzynarodowej do wypuszczenia za granicę swoich rodaków, którzy mają ważne wizy i chcą wyjechać. Agencja dodaje, że liczba wniosków jest bardzo duża, ponieważ, jak ostrzegała już wcześniej ONZ, Afganistan stoi w obliczu jednej z największych katastrof humanitarnych na świecie, która może nasilić się wraz z nadejściem zimy. Światowy Program Żywnościowy ONZ ostrzegał przed nadchodzącą lawiną głodu w tym kraju. Wiceminister spraw zagranicznych rządu talibów Mohammad Abbas Stanekzai w sobotę ponownie wezwał agencję ONZ do wywarcia presji na Stany Zjednoczone w celu uwolnienia 9,5 miliarda dolarów rezerw afgańskiego banku centralnego, które zostały zamrożone. W ciągu ostatnich czterech dekad ponad 6 milionów Afgańczyków uciekło ze swojego kraju przed wojną oraz kryzysami gospodarczymi i humanitarnymi. Większość z nich mieszka w sąsiednim Iranie i Pakistanie.